hali sportowej w Chełmku trwa właśnie mecz Ekstraklasy piłki ręcznej kobiet. SPR Olkusz podejmuje drużynę KPR Jelenia Góra. Jak słychać, na trybunach atmosfera jest bardzo gorąca. Jakie wrażenia z meczu? Zawsze są pozytywne. Dla dziewczyny to muszą być pozytywne. Nie ma innego wyjścia. Tym bardziej, jeśli mecz jest wygrany w takich okolicznościach jak dzisiaj. Po walce na początku gra się nie układała, ale potem emocje i zaje. Fajnie. Prezent dla prezesa Marcina Kubiczka. Dokładnie. W okazji urodzin. Wynik jest dla panów satysfakcjonujący? Tylko jeden punkt przewagi? Nieważne jest, jaki jest wynik, ważne są dwa punkty, a w porównaniu z tym, że będziemy walczyć może o utrzymanie, może o play-offy, ale z taką drużyną jak Zielenia jest bardzo ciężkie, mecze przeważnie są, no i teraz gra przeważnie o 4 punkty, no i my te 4 punkty mamy. Czy ja dobrze rozumiem, że panowie są członkami fan klubu naszej drużyny? Dokładnie. Jesteśmy, powiedzmy, założycielami, członkami. Ogarniamy cały temat. Czy wyjeżdżacie na wszystkie mecze ze swoją ukochaną drużyną? Tak, byliśmy nawet teraz w Gdyni, 8 osób było. W Gdyni też będziemy na koniec pierwszej rundy, także tam, gdzie SPR, tam my, także można nas tam szukać, wypatrywać na trybunach. A skąd to zamiłowanie do piłki ręcznej? Czyli w moim wypadku tutaj żona gra, także to jest przede wszystkim wyjazdy rodzinne za rodziną, ale ogólnie piłka ręczna to jest piękny sport, także trzeba to promować. A panowie sami trenują piłkę? Ja tutaj powiem, trenuję piłkę, ale kopaną, a kolega tutaj sekcja sumo zakładamy w klubie, także nie trenujemy ręcznej, jesteśmy fanatykami. Tak. Panie trenerze, jak pan skomentuje dzisiejsze spotkanie? Mecz dwóch równych drużyn, proszę zauważyć, że to były zespoły z tych samych rejonów tabeli. Myśmy w okresie przygotowawczym dwa razy grali z Jelenią Górą. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy, a więc no, był na pewno mecz, który potwierdził, że są to równe zespoły. Grały ogromną determinacją. My jesteśmy Beniaminkiem, Jelenia wprawdzie utrzymała się w tamtym roku, ale ja bym zaryzykował stwierdzenie, że w wydaniu obu tych zespołów był to niesamowicie heroiczny bój. A przy okazji dostarczył mnóstwo emocji i o to w widowisku sportowym chodzi. Równy pojedynek równych zespołów na niezłym poziomie. Uważam, że to zupełnie niezły poziom. Nie ustrzegliśmy się błędów, ale takich błędów nie ustrzegają się i możni tej ligi. Jesteśmy zadowoleni z wyniku bardzo. Mecz Olkusza z Jelenią Górą był bardzo wyrównany i zacięty. Olkuszanki zwyciężyły tylko jednym punktem, jednak i zawodniczki, i ich kibice mają powody do zadowolenia. Kolejny mecz już 25 października we Wrocławiu. Alicja Rękiewicz, Przegląd Olkuski Live.